W dzisiejszym odcinku zrobimy muzyczny ranking trzech soundtracków z gry Heroes 3. Tym razem będą to Rampart Tandem, Stronghold Tandem oraz Fortress Tandem. Zdecydujemy, który z nich wypada muzycznie najlepiej. Analiza będzie polegała na trzech pytaniach. Jakie skojarzenia budzi ten zamek? Jak użyte instrumenty budują atmosferę w danym mieście, czyli przeanalizujemy, jak dźwięki instrumentów oddają nam architekturę, naturę oraz stworzenie w danym mieście. Dokonamy oceny od 1 do 5. Nazywam się Victoria Winty, jestem aspirującą kompozytorką muzyki gier, wokalistką oraz sound designerką. Pierwszy soundtrack, o którym porozmawiamy, będzie Rampart Tandem. Bastion jest magicznym miejscem takich istot jak Pegazy lub Elfy. Lokalizacje, piękne zielone natury, wodospadów oraz szlachetnych magicznych stworzeń rodzi w nas poczucie spokojnego miejsca. A drewniane budownictwo w tym mieście nawiązuje do życia w harmonii z naturą. Na sam początek utworu słyszymy wstęp trąbki lub rogu o ciepłym brzmieniu i spokojnej melodii, jako symbol spokojnego miasta z bezpiecznym dla nas otoczeniem. Brzmienie instrumentów dętych blaszanych często nam się kojarzy z tematem wojskowym. W soundtracku został wykorzystany tradycyjny indyjski instrument zwany sitar. Unikalne dźwięki sitaru nawiązują do spokoju, duchowości oraz nawet trochę nostalgii. Sitar, który się charakteryzuje rezonansowym takim buczeniem, jest często używany w indyjskiej muzyce dla stworzenia muzyki medytacyjnej oraz atmosfery kontemplacyjnej. W tle słyszymy arpeggio, to są takie rozłożone akordy. Pokażę, jak one brzmią. Te arpeggio słyszymy grane na harfie w tonacji durowej, czyli w nastroju podniosłym. Ciepłe, przyjemne brzmienie harfy kojarzy się nam ze spokojnym otoczeniem oraz budzi w nas poczucie też nostalgii. Harfa jest również instrumentem, który się głównie kojarzy z elfami. Epickości w tym utworze dodają zdecydowanie skrzypce, które grają odrobinę później, żebyśmy skojarzyli ten utwór jednak z dużym uzbrojonym miastem. Główny temat jest wykonywany przez obój. Ten instrument jest używany, żeby pokazać nam elegancję oraz szlachetność istot, które mieszkają w danym mieście. Obój jest uważany za instrument, który może wywołać szeroki spektrum uczuć, w zależności od kontekstu, do którego jest użyty. Na początku i na końcu słyszymy celestę. Zdecydowanie ten instrument nam się kojarzy z magią. Dźwięk po uderzeniu w metalowe blaszeczki, bądź to dzwoneczki lub inne instrumenty perkusyjne, najczęściej nam się kojarzą właśnie z magicznymi istotami. Najbardziej znane nam solo właśnie pochodzi z filmu, który jest związany z magią, czyli z Harry'ego Pottera. Rampart jest magicznym utworem pobudzającym w nas uczucia spokoju, nawet trochę smutku. Tempo utworu jest umiarkowane, w dynamice mamy sporą ilość crescendo oraz diminuendo, czyli zwiększanie głośności oraz ściszanie. Ten utwór oceniłabym na razie na 4. Napisz mi w komentarzu, jakie ty miałeś skojarzenia z tym utworem. Posłuchajmy dalej. Stronghold Tandem to jest kolejny utwór, który wybrałam do omówienia. Stronghold, czyli twierdza po polsku, jest walecznym miastem z bohaterami barbarzyńcami oraz magami bitewnymi. Miasto na wpół cywilizowanych plemion wojowników z niechęcią do magii i silnym naciskiem na aspekt fizyczny. Miejsce, które pobudza w nas duże uczucie zagrożenia. Do tego utworu również narysujemy sobie tabelkę. W pierwszej kolumnie znajdzie się epickość,
w drugiej wojskowość, a w trzeciej napięcie oraz groza. Na początek słyszymy epickie smyczki, które zapewniają nam poczucie wielkości jako waleczna twierdza. Nisko grające kontrabasy odwołują się do potężnych postaci oraz ciężkich warunków natury. Mamy fragmenty, gdzie smyczki grają tremolo. Jest to artykulacja, która napędza utwór trwogą, polega na bardzo szybkim wykonaniu wielu dźwięków o tej samej wysokości. Smyczki w tym utworze przypominają nieco podmuch mocnego wiatru z pustyni. Niska perkusja dodaje poczucie pośpiechu oraz napięcia, napędza też temat wojskowy w utworze. Stronghold jest bardzo epickim soundtrackiem, którego motyw skutecznie oddaje atmosferę twierdzy, przywołując obrazy ufortyfikowanego miasta. To bardzo melodyjny, jednocześnie zapadający w pamięć utwór, bardzo wojskowy utwór, który w sumie pierwotnie miał być soundtrackiem do zamku. Myślę, że zasługuje na mocne 4,5 ze względu na nieprawdopodobną epickość, którą słyszymy już od samego początku utworu. Czarownice, bestie oraz bagna? Mówimy o Fortress Tandem. Przerażające miasto na samych bagnach, gdzie musisz uważać na każdy krok. Do tego soundtracku stworzymy również tabelkę, w którą wpiszemy pierwsze niebezpieczeństwo, poczucie napięcia, drugie epickość i trzecie wojskowo. Przysłuchajmy się temu soundtrackowi. Utwór otwiera powolna, przemyślana oraz tajemnicza melodia grana przez klarnet oraz smyczki. Te dźwięki budzą w nas poczucie napięcia, oczekiwania. Możemy sobie skojarzyć te dźwięki właśnie z ukrytymi stworkami żyjącym w mulistej wodzie bagna. Spłaszczone brzmienie klarnetu kojarzy się nam również z żyjącymi istotami typu hydry, gorgony. Również wzbudzają w nas lekkie poczucie trwogi. W całym utworze pojawiają się subtelne motywy tajemnicy oraz przygody zagrane przez klarnet. Napięta melodia klarnetu rodzi w nas poczucie niepewności oraz podniecenia. Wywołuje to właśnie dysonansową harmonię zagraną w danej melodii. Skacząca melodia również kojarzy się nam z bardzo ostrożnymi krokami, czyli takie kroki, które musimy stawiać na bagnie. Słyszymy również krótko zagrane dźwięki rogów w waltornie, które, jak mówiłam wcześniej, kojarzą się nam z niebezpieczeństwem oraz tematem wojskowym. Fortress Tandem to jest zarazem tajemniczy, majestatyczny utwór, który doskonale oddaje atmosferę danego miasta. Tajemnica, przygoda, wojskowość są to motywy, które się pojawiają w tym soundtracku. Uważam, że jest całkiem ciężko połączyć tajemnicę z motywem wojskowym, zrobić tak majestatyczny utwór i dodatkowo zachować w nim taką subtelność melodii. Stawię temu utworowi mocną piątkę. Na podsumowanie zapowiedziany ranking trzech utworów. W pierwszym miejscu się znajduje Fortress Tandem, na drugim miejscu Stronghold Tandem i na trzecim miejscu Rampart Tandem. Ależ znowu powiem, że gdybym miała ocenić te wszystkie soundtracki według adekwatności do ich lokalizacji, to każdy by dostał najwyższą ocenę, ponieważ świetnie są dopasowane, przemyślane i oddają charakterystykę swojej lokalizacji. Napiszmy w komentarzu, jaki jest Twój ranking tych trzech utworów. A po więcej analiz muzycznych oraz same muzyki z gier zapraszam do mnie na kanał. Subskrybuj, postaw łapkę do góry. Do zobaczenia!